No tak, w tym sezonie zdarzało mi się bardzo ładne strzały, które bronili bramkarze, a no wpadły dzisiaj dwa takie gole. Kuriozum trochę, chyba jeden z najbliższych w mojej karierze. I, no ale to co w sieci, to się liczy i chciałbym nawet do końca kariery strzelać tylko takie bramki, żeby one wpadały jednak. Zabrałeś piłkę, masz ją ze sobą, czy już musiałeś oddać? Oddałem tutaj, żeby... będzie czekał na mnie w szatni. Na pewno miła pamiątka będzie, bo nie wiadomo kiedy ten drugi, następny hat-trick się trafi. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Słucham? Szkoda, że ta runda się już kończy. No dla mnie akurat dobrze. Nie dość, że dostałem czwartą żółtą kartkę i nie zagram w pierwszym meczu na wiosnę. Jeszcze chyba sobie naciągnąłem mięsień dwugłowy i no będzie czas, żeby wylecieć. Całe szczęście nie goni nas ten czas. Czwarte miejsce, taka idealna pozycja, żeby zaatakować pierwszą trójkę? No tak, z takiego cichacza powiedziałbym. Na pewno nikt na nas nie liczy. Nikt na nas nie stawiał, że będziemy gdzieś tam w czubie. My robimy swoją robotę i zdarzają oczywiście nam się słabsze mecze, ale nikt wszystkiego nie wygrywa i ważne, żeby wyciągać wnioski i w następnym spotkaniu się odbudowywać i tak też robimy. To przywołanie nazwiska Franciszka Smudy to tylko wspomnienie, czy coś więcej? Nie, to tak, taki żarcik mały, po prostu na pewno. Są młodsi chłopacy, tacy jak Arek czy Maciek Jankowski, niech oni się pokażą i że to nie był przypadek, że trening powołał, strzelają bramki. Cała kariera jeszcze przed nimi. Ale nie mów, że ty mówisz pas. No nigdy się nie mówi pas, ale twardo stąpam po ziemi i wiem jakie są realia, także na pewno nie robię sobie nadziei. Dziękuję. Dziękuję bardzo.